Witajcie serdecznie, moi drodzy. Tym razem na tapetę biorę Blizzdale'a, na którym pokażę wam wszystkie hiding spoty, a także postaram się pokonać ducha, który tam urzęduje. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Na Blizzdale'u w sumie nie ma za dużo hiding spotów, więc powinno pójść szybko. Szybko i przyjemnie. A w sumie weźmy sobie tą. Albo nie, bez sensu. Bez sensu. Mark Moore. Czujnik ruchu EMF-ka. Zdarzenie paranormalne. Nie ma korków, więc zaczniemy sobie, może tu będą najgorzej, jak będą na strychu. A, tu. Dobra. Więc zaczniemy od tyłu. Od tyłu, gdzie mamy dwie szafki, zazwyczaj zablokowane. Tak naprawdę jest to najbezpieczniejsze miejsce, jeśli uciekamy mu gdzieś z daleka, bo rzadko kiedy duch nas tutaj będzie szukał, będzie nas tu gonił, chyba że jest to jakiś szybki ruch, no to nas może dogonić. Dwie szafki często są, no tak jak widzicie, zablokowane. Można schować się za nimi, jest to dosyć bezpieczne miejsce, bo mamy mały zakres obszaru, z którego duch może nas zobaczyć. Ewentualnie nie polecam, ale można też tutaj się schować. Może zadziałać, nie musi. Nie jest to przeze mnie zalecane miejsce. Jeżeli już, to polecam tutaj. Pierwsze zaliczone pomieszczenie. Tu nie ma hiding spotów żadnych. Tutaj też nie ma hiding spotów żadnych tak naprawdę. Niektórzy twierdzą, że można schować się za kiblem. Absolutnie nie polecam. Nie ma, nigdzie nie jest powiedziane, że to jest jakieś miejsce, trzeba by w sumie przetestować, ale kiedyś jak grało się z rok temu w Phasmo, no to tutaj ludzie się chowali, nie? Tutaj gdzie jest za tą komodą, teraz jest to zawalone, bo to było dosyć bezpieczne miejsce. No i tutaj też się zdarzało, ale ludzie ginęli, nie wiem jak to w tej chwili wygląda. Brak hiding spotów również tutaj, w jadalni. Jedyna opcja tutaj to jest looping time, tak naprawdę. Gdzieś kiedyś słyszałem, że można schować się za tym. No, a nie, nawet już nie można chyba. A nie, można? Można. Nie wiem, jakim cudem to miałby być hiding spot. Nie użyłem go. Jeżeli już tutaj jestem, to lecę tam do przodu. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Mamy salon. W salonie też podobno kiedyś był hiding spot tu za stołem. W tej chwili już go nie ma, bo tam się nie da nawet wejść. No i też tak naprawdę brak miejsca, w którym moglibyśmy się schować. Jedyna opcja to jest looping wokół kanapy. Niektórzy próbowali się kiedyś tutaj chować. No wiadomo, jeżeli duch wejdzie, na przykład nam zejdzie z góry, tutaj się będzie przechadzał, ale zawróci, no to nas nie zauważy tutaj, nie? No ale to nie jest jako hiding spot uznawane. W tym pokoiku brak hiding spotów tak naprawdę oficjalnych znowu. Jeżeli już miałbym coś polecić, no to otwieramy drzwi, łapiemy drzwi i tutaj liczymy na łód szczęścia, że duch nie wejdzie i nas nie zauważy. Nie ma tutaj żadnego hiding spota, tak jak na Graftonie mamy, bo tutaj widzicie, że to jest wąskie, więc tutaj nie ma szans, żeby duch nas nie zauważył. No być może tylko ty jesteś wiernym widzem. Teraz tak, najlepszy hiding spot na tej mapie to wciąż jest tutaj. Został on zastawiony podczas po jednym z update'ów, bo tutaj tego nie było i tu wszyscy się chowali i tutaj było 100% pewne i nadal jest, bo tutaj duch was raczej nie powinien zabić, nawet jeżeli tam wejdzie gdzieś do łazienki. No, no chance. O, mamy ducha?
chyba mamy. Again. Tak, więc w tej łazience był kiedyś tutaj podobno safe spot, już go nie ma. Nie radzę tutaj się chować, niebezpiecznie, ale no ewentualnie drzwi, nie? Tak jak podobnie tam na dole w tym saloniku. Dalej, tutaj też brak jakichkolwiek safe spotów. Tu był kiedyś taki parawan, już go nie ma. I za tym parawanem można było się chować, był on bardzo pewnym spotem, ale w tej chwili no chance, jeżeli już miałbym się chować, polecam tutaj. Nie jest to certyfikowane miejsce do schowania, ale myślę, że nie jest najgorsze. Od biedy mogłoby być. Dalej. Łazienka. Nic. Absolutnie nigdzie nie ma gdzie się schować. Mamy wodu? Nie mamy wodu. Tutaj. To pomieszczenie jest akurat dosyć ciekawe. Bo w sumie, ja, jeżeli już miałbym coś polecić w tym pomieszczeniu, może schować się za tą szafą. Moim zdaniem nie jest złe, bo duch, jeżeli wejdzie, zobaczy, że tutaj nas nigdzie nie ma, na 90% po prostu się zawróci. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no wiadomo, za drzwiami jakaś opcja, ale tu jest jeden zajebisty hiding spot, mianowicie za tym fotelem. Nie wiem dlaczego, ale za tym fotelem duch was nie widzi. Ja nie chcę ręczyć za ten safe spot, bo rzadko się tu chowam, ale za każdym razem, jak się tu chowałem, duch nawet wchodził, przechodził cały pokój, zawracał i mnie autentycznie nie zabijał, więc jeżeli będziecie kiedyś mieli przypadek, że tutaj się schowacie i duch was zabije, dajcie mi znać, bo to ciekawa informacja, ale autentycznie byłem tam zawsze bezpieczny. Tutaj nie ma absolutnie nic, tutaj nie ma żadnych miejsc do ukrycia. Nawet nie próbowałbym z żadnym tam jakimś, z jakimiś drzwiami, bo tam absolutnie nie ma takiej możliwości. No i zostaje nam, słuchajcie, strych. W zasadzie kiedyś było tu pełno safe spotów i jak widzicie, one zostały, część została zamieniona, część została pozostawiana, bo na Blizzdale'u większość graczy po prostu, jak był hunt, uciekała na strych. Można było się chować tutaj i teoretycznie, myślałem, że hunt jest. Teoretycznie, no, jesteśmy w miarę zasłonięci, no, dopóki duch nie zjawi się tutaj, więc to nie jest pewny safe spot. To może być chyba w jakichś tam przypadkach odsłonięte, więc można się czasami tam schować, ale nie ma gwarancji. Podobnie było z tą kanapą. Za tą kanapą się wiele osób chowało. I za tym drugim regałem. Wszystko fajnie, dopóki duch się tutaj nie przejdzie, nie? Ja osobiście... A tu jeszcze było to. Dobra, przypomniało mi się. To jest... I to jest całkiem niezły safe spot, moim zdaniem. Bo musi być naprawdę... Tylko on chyba też jest często zostawiany. Musi być naprawdę... Musimy mieć pecha, żeby duch aż zaszedł tutaj, nie? Więc dopóki nas nie widzi, to mamy szansę uciec. Najlepszy sposób na strych... Duch nas goni stamtąd, tak? Stajemy sobie tutaj. Lupujemy go, czekamy, czy pójdzie w tą, wtedy uciekamy w tą. Jak pójdzie w tamtą, to uciekamy sobie tutaj. Schodzimy na dół i mamy naprawdę duże szanse na powodzenie. Możemy uciec albo tam, albo możemy uciec tutaj. Także są... duże szanse na powodzenie. Ale najbezpieczniej właśnie zrobić to, co ja teraz. Po prostu sobie zbiec tutaj. Duch praktycznie tutaj, no, rzadko kiedy dochodzi. Po. Chyba. No dobra, lecimy go ogarnąć i zostaje na Matchfield.
Poetfield, Liga Mistrzów dzisiaj. Atletico Manchester będę oglądał. Nie, zostawię. Też. Weźmy. What's happening here? Orby. Nice. Gary. No. Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? How old are you? No, się przeniósł do tam. Znaczy puk. Pyk, pyk. Co na Ridge View? No możemy jednego szybkiego. Chyba, że nie zdążymy. Zobaczymy. Weźmy. Cicho, co mamy? Orby. Orby mamy. Bocy? Czy coś? Bo freezingu tu chyba... Chyba nie ma. A w ogóle jaki cursed item tu jest? Bo ja nawet... Nic nie znam. A może jakiś... Music box? Come on! Rzuca sporo w sumie. Dosyć aktywny. Orby ma oni? Nie. Te orby w ogóle zniknęły stąd. Sprawdzimy.
Łapie drzwi. Zdałem, są takie problemy, że tu jest sporo łażenia, jakby nie patrzeć. Ta mapa jest całkiem duża, jak na małą. A w sumie lubię ją. Jest, ma w sobie coś innego niż reszta. O, w las. No i ostatnie zostało. Książki nie zapisał. Ty. Czyżby to pani Mara? Siema Dysno, witam. Czyżby to pani Mara? Ciężko powiedzieć. Dobra, w sumie nic nie ma stąd. Obstałem, że to będzie Ghost Writing i że to będzie Mara. Tak mi się wydaje. Żeby nie przedłużać. To chyba tak to zostawimy. Dla świętego spokoju. Ja mam cursed item. Ups. Aktualnie nie mam sanity. Aktualnie jeszcze bardziej nie mam sanity. Szczęście, Hermit. No, aktualnie mam minus 50 sanity. A w sumie zobaczymy, jak tu przyjdzie, czy nas zabije. Ale nie wierzę, że to jest. Nie wierzę, że w ten hiding spot. Robimy testy na żywym organizmie. O, idzie chyba. Czy jest u góry? U góry pewnie. Koniec? Tak. No. Nie!
Kurde, trafiłem to, co chciałem. I full mi się... Full mnie oszukał. Ciąg to jedno zdjęcie. Zmieniam nawet, czy to Mara. Nie sprawdzam, nie chce mi się. Dzisiaj robimy te hiding spotowe testy. No, unlucky. Dobra, ten obiektyw też pominiem. Zaznaczam Marę, jadę. Jadę na Edgefielda. No nie, no to jest straszne. Ale co ciekawe, full też nie ma wysokiej szansy pojawienia się. A mi się pojawił teraz dwa razy? Ty była Mara. A, łatwo. Moi drodzy, jak sami widzieliście, Blissdale wcale nie jest skomplikowaną mapą pod względem hiding spotów. Tym razem trafiłem na ducha, który sprawił mi trochę problemów, ale jak zwykle poradziłem sobie z nim. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie po sobie jakiś znak. Oczywiście linki do Discorda i Twitcha wrzucam w opisie, a my słyszymy się w następnym nagraniu. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.